witajcie. Dzisiaj opowiem wam o moim nowym warzywniku w ogrodzie, o przeróbce. Słuchajcie, nie ruszałam szklarni, szklarnia stoi w tym samym miejscu, co stała. Natomiast wczoraj byłam na bazarze i kupiłam sobie nowe sadzonki. Miałam w planie je posadzić tam, gdzie jest teraz ten nowy warzywnik, po prostu do różnych donic i tam postawić do gruntu. Ale mój sąsiad, któremu bardzo dziękuję za to, zaproponował mi, żeby mi dać skrzynię. Skrzynie, w których on też ma warzywa. Zaproponował mi skrzynię. Ja się zgodziłam i słuchajcie, jest to obłęd. Wygląda to przepięknie. Ja jestem zadowolona z wczorajszej pracy. Pracowaliśmy wczoraj, bo rodzice mi pomagali. Pracowaliśmy wczoraj w deszczu. Mimo tego, że był deszcz, było zimno. Wczoraj pracowaliśmy w deszczu. Mimo tego, że był deszcz i było zimno, to skończyliśmy, ponieważ rozsady nie mogły stać do dzisiaj. Skrzynie są niepomalowane, natomiast wygląda to naprawdę bardzo estetycznie. Jest dróżka, jest naprawdę bardzo ładnie. Pokażę wam dzisiaj również, co jest w mojej szklarni, co się zmieniło. Zmieniło się na pewno to, że mam nowe rozsady, że zaczął mi wreszcie bób owocować, zaczął puszczać strąki i pokażę wam mój nowy warzywnik i trochę o nim opowiem. Także zapraszam. Także tradycyjnie, najpierw szklarnia. Tutaj wczoraj byłam na bazarze i dokupiłam trochę poziomek. Tutaj powsadzałam poziomki. Tutaj już są te wcześniejsze, które się tak ładnie rozkrzywiały i chyba się, słuchajcie, zapyliły. Nie wiem, ale powsadzałam wczoraj te nowe poziomki. Tutaj bąk sobie zapyla poziomkę. To akurat nie jest mój owoc, ale możecie tutaj zauważyć gdzieś. Są dwa bąki. Ja nie wiem, czy to widzicie. O. I tam są też moje murarki, które pracują od rana jak zwykle. Moje rozsady w szklarni. Zobaczcie, tutaj mój bób. Tutaj mój bób. Tutaj mój bób zaczął wypuszczać strąki. Zobaczcie, takie zielone, widać? Widać. Takie zielone z kwiatów to są już strąki. Jestem zadowolona naprawdę, bo wreszcie ruszył. Są moje nowe papryczki. Wczoraj te z domu przyniosłam do szklarni, bo już jest na tyle ciepło w dzień, że spokojnie mogą sobie siedzieć. Tu moje starsze papryczki. I tam, jak widzieliście, jedna zapylona dalej rośnie. Bardzo już spora ta papryczka. Także mam nadzieję, że jeszcze więcej papryk będzie. Pomidorów się pozbyłam, dlatego że nowe poszły tam. Zaraz wam pokażę. Tutaj są moje stare, które odbijają. Mam nadzieję. Na razie je zostawiam, ale nie wiem, co będę z nimi robić. I tu moje truskawki, które zaczynają naprawdę już wszystkie się czerwienić. Jedną zebraliśmy, teraz już możemy zbierać naprawdę do groma. Jeszcze tydzień i od groma będzie tego. Wczoraj moja mama sobie kupiła właśnie taką roślinę, ponieważ była w bardzo dobrej cenie. I wczoraj właśnie sadziła z moim tatą bez. Bez jest naprawdę w bardzo ładnej cenie. My mamy bez w różnych miejscach, ale mamy taki malutki, ten był taki ogromny. Jeszcze mama sobie zamówiła bez, bo ten był za 25, mama sobie zamówiła jeszcze za 30 bez biały. Zobaczcie, jak to wygląda. Z rana właśnie, jak rano wstaję, to idę do ogródka i po prostu wszystkie te zapachy, które się roznoszą z kwiatów, są naprawdę przepiękne. No piękne to jest, piękne. Tutaj jest, kochani, nasz bez. Niczym się to nie różni, po prostu ten bez jest dwa razy mniejszy. Dopiero to zaczyna rosnąć, ale też jest przepiękny. Też jest przepiękny ten bez. Teraz główny bohater. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Są to te skrzynie, o których wam dzisiaj powiedziałam. Wczoraj naprawdę pracowaliśmy nad tym cały dzień. Musieliśmy odchwaścić całe tutaj pole, wyłożyć tkaniną, dać skrzynię, wsypać ziemi. Mój tata jechał po ziemię. Tutaj wszystkie sadzonki z wczorajszego bazaru kupowałam. I po kolei pokażę wam, jak to wygląda. Musiałam przenieść mojego ziemniaczka, ale słuchajcie, jest nadzieja na ziemniaka, dlatego że on pod korzeniami ma małe ziemniaczki, więc jest nadzieja. Także zacznijmy. Tutaj z boku jest cebula. Moja mama sobie wczoraj kupiła i rozsadziliśmy wczoraj właśnie cebulę.
To nie jest cebulka dymka, tylko to jest taka cebula jakaś tam, nie pamiętam już nazwy. To jest nasza ta dymkowa, ta trochę mniej rośnie niż ta. No ale będzie trzeba kupić nowe sadzonki, nowe nasiona, ale myślę, że przeżyje. Tutaj mam ogólnie taką dróżkę, żeby sobie chodzić pomiędzy rozsadami. O. To jest do tego dołączone, ale to jest taki jeden mały inspekt. Tam są dwa i te dwa duże były po 20 zł, tam po 15, ale sąsiad mi dał w miarę ładne te inspekty i po prostu trzeba mu odkupić, żeby tak, taki dys zrobiliśmy wczoraj. Moja mama mi pomogła z moim tatą z rozsadami, bo miałam naprawdę dużo. To jest moja sałata. Ona wczoraj, wszystko jest mokre dzisiaj, bo wczoraj tak chlustało wieczorem. Wczoraj i dzisiaj wieczorem, że wszystko się ładnie podlało i jestem z tego zadowolona. Jest to moja obfita sałata. Naprawdę już duża, będzie trzeba ją zbierać za kilka tygodni. Się jeden z tydzień, dwa i będzie do zbioru. Tutaj są moje... moja rukola, która była niepodlewana przez kilka dni. Ale mam nadzieję, że odbije, bo w ogóle w tej ziemi jest ta ziemia jest wymieszana z kupą krowy. Kupa krowy to jest taki nawóz, który bardzo silnie pomaga rozsadom. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda i jak my to mieszaliśmy. Po prostu braliśmy ziemię, dawaliśmy pod spód kupę konia i mieszaliśmy ją z ziemią. I do takiego jednego szła, do takiego jednego szły trzy worki, do tego też trzy worki. Ja mam taką dróżkę, po której sobie mogę chodzić, bo inaczej tego nie mogę. I tu są moje pomidory, bo wczoraj kupowałam sobie, są moje i wczorajsze kupione, bo kupiłam sobie więcej pomidorów, żeby było więcej. Tu jest ta moja odmiana karłowa, której wam pokazywałam, ta bardzo gruba łodyżka. Ona już ma kwiaty, bo pąki. Tutaj pierwszy pąk, tutaj gdzieś ma drugie pąki, ona już ma pąki ładne, o tam. Nie wiem, czy wy to widzicie. Tutaj. O, chyba widzicie. Tutaj są moje pomidory nowe. Kupiłam sobie cztery malinowe olbrzymy. I te malinowe olbrzymy są tam z tyłu. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Opiszę sobie karteczkami, bo zaraz zapomnę. Malinowe olbrzymy tam z tyłu. Dwa pomidory czarne. Czarne to była ta większa odmiana tutaj. I tam są jeszcze inne odmiany mniejszych pomidorów. Mniejszych pomidorów. Tutaj są te malinowe olbrzymy, ja sobie po prostu tą taśmą owinę opisy, bo przecież zapomnę potem, jak będziemy spożywać. Ale przyjęły się, więc jestem z tego zadowolona. Są moje biedne, ale one odbijają. I tu jeszcze jedna odmiana takich innych, mniejszych. Tu z boku mam kolejny pomidor, też z moich. Tam są dwie cukinie. A tutaj są moje ogórki. Słuchajcie, ogórków mam 15 sztuk. Kupiłam sobie 14, ale mój z domu, który wysadziłam, był 15. Także 15 ogórków tutaj rośnie. Ja nie uprawiam je położnie. Na tych palikach do góry. Ja je kupiłam wczoraj na bazarze po 2 zł za jeden, więc to tanio było. Ogórki i rozsada były po 3 zł. Jak widzicie, bardzo ładna. One mi się bardzo ładnie przyjęły. To jest mój biedny. Ale ono to odchoruje. Reszta w tej kupie konia, kupie krowy bardzo się przyjęła. Puszczają. One będą na palikach zawijane, więc jak trochę podrosną jeszcze, to będę już je zawijać na paliki. Nie będę kupy krowie i rozpakowywać, natomiast to jest po prostu zwykła kupa ususzona. W takim worku dostaliśmy od sąsiada i po prostu się podsypuje. To jest bardzo ekologiczny nawóz, także mamy. Wczoraj była również praca tutaj z przodu ogródka. Był wymieniany border. Pamiętacie, jak wam pokazywałam ten taki czarny? No to mój tata wczoraj kopał tutaj i wymienił na taki brązowy, bo tamten pękł. Tutaj moja mama sobie wczoraj kupiła nowe żurawki, bo jej zobaczcie, jakie są małe. A kupiła sobie taką gęstą żurawkę. Widzicie to w słońcu, ale o, pokażę tak. Ona jest żółto-zielona. Wy ją tak widzicie na zielono. Bo w kamerze się zmienia kolor, ale ona jest żółto-zielona. Taka bardzo gęsta żurawka. Tutaj mamy kolejne żurawki.
Tu są mojej mamy, te malutkie, a wczoraj sobie zdobyła w sklepie, gratuluję jej tego, takie ładne żurawki, w takiej dobrej cenie, takie już bardzo duże, kwitnące praktycznie żurawki. Tutaj mamy kolejną żurawkę, też zobaczcie jaka ładna, ona już powoli kwitnie na czerwono, ja się tu wyjmę na chwilę, o, też jest ogromna. I tu mamy hortensję, którą kupiła, jak nie kwitła, ale ona ma być taka, a już zaczęła kwitnąć, więc moja mama ją musi wsadzić. Jak widzieliście, tak to wygląda, jestem bardzo z tego zadowolona. Wczoraj pracowaliśmy w deszczu, ale udało się, jest wyważony mój warzywnik. Naprawdę, teraz mam bardzo dużo warzyw, o które będę dbała. Będziecie mieć różne filmiki właśnie, jak to wszystko rośnie. Rzodkiewkę też wczoraj wysiałam tam, jest też w doniczce w szklarni, także mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to zasubskrybujcie mój kanał, dziękuję za 81 subskrypcji, mam nadzieję, że dobijemy do 100 albo i 100 tysięcy. Dziękuję wszystkim osobom, które mnie subskrybują, lajkują, komentują i pobijają, żebym wrzucała więcej filmów. Pa, pa!